finansowego życia wzięte. Porady Zbigniewa Karasia sponsoruje firma US Financial. Telefon 847-636-5500. Witam w kolejnym odcinku z finansowego życia wzięte. Albo w kolejnym programie z finansowego życia wzięte. Jak kto woli. Proszę Państwa, często widzimy na półkach książki z takim tytułem, czasami niezbyt brzmiącym ładnie, bo na przykład komputery dla idiotów, albo gotowanie dla idiotów, albo coś tam jeszcze dla idiotów. Ja ostatnio czytałem taki artykuł pod tytułem Inwestowanie na stock market, strategia inwestowania na stock market dla idiotów. Ktoś się może obrazić, ja zwykle tłumaczę, Bo bycie idiotą w jakimś tam, powiedzmy, dziedzinie, to wcale nie znaczy, że jesteśmy idiotą. To po prostu mamy trochę mniej wiadomości niż inni ludzie, niż specjaliści. I nie ma się co z tym, powiedzmy, przejmować tak bardzo, bo ja jestem na przykład idiotą w medycynie, a znam mojego kolegę lekarza, który jest idiotą w finansach. Jakoś razem się uzupełniamy. I nam to wychodzi. Także warto popatrzeć od tej strony troszeczkę tak może żartobliwie, ale generalnie, jeżeli chodzi o inwestycje, to tych żartów za dużo nie ma. Dlatego, że robimy często takie podejście, przytoczę tutaj słowa takiego pana John Maynard Keynes, słynny angielski ekonomista, który powiedział, że w dłuższej perspektywie wszyscy jesteśmy nieżywi. Wszyscy umarliśmy. Czyli praktycznie jakby chciał w ten sposób powiedzieć, że jest powiedzmy na w dłuższej perspektywie jest niezbyt mądre zakładanie, że ekonomia zawsze się będzie balansowała. No a tutaj powiedzmy ten główny regulator, czyli Federal Reserve, zawsze próbuje z tą strategią polisy finansowej, żeby spowodować wzrost gospodarczy. Nie zawsze się to udaje. Często, jak popatrzymy na historycznie, to albo jest działanie za słabe, albo działanie jest za mocne i są z tego wszystkiego problemy. Niemniej jednak, powiedzmy tutaj trzeba zastosować sporo zdrowego rozsądku, dlatego że generalnie jest zasada, że nasze inwestycje powinny być zdywersyfikowane, urozmaicone, że nie wolno wkładać wszystkich jajek do jednej czapki. Czyli praktycznie rzecz biorąc, ta cała idea dywersyfikacji to polega na tym, że rozkładamy nasze inwestycje w różne stocks, bonds, mutual funds, nie ruszamy tego do końca naszego życia, znaczy do końca, aż kiedyś tam nam to urośnie i przechodząc na emeryturę będziemy mieli tam jakieś pieniądze z tego. No cóż, to jest pobożne życzenie ludzi, którzy zajmują się zawodowo, powiedzmy, naszymi inwestycjami, ale jak popatrzymy nie tak bardzo nawet daleko, bo była wielka recesja, potem była teraz wielka depresja, potem była wielka recesja nie tak dawno temu i widać było, jak te nasze oszczędności, które były duże i nagle zmalały o niektórym nawet o 40% i więcej. Także z tą dywersyfikacją i to właśnie te zdywersyfikowane, powiedzmy, instrumenty również straciły i praktycznie straciły tyle samo, co wszystkie inne, prawie że. Także tutaj jest to powiedzmy, taka troszeczkę teoria naciągania, jest to w pewnym sensie większość finansowych doradców rekomenduje dywersyfikację, ale w sumie oni nie dywersyfikują tego w rzeczywistości. Dlatego, że w większości przypadków ta dywersyfikacja polega na inwestycji w staki, w bonds, w mutual funds, ale to są wszystko tak zwane paper assets, są wszystko jeden rodzaj inwestycji. Prawdziwa dywersyfikacja to idzie troszeczkę dalej. Inwestujemy na giełdzie, inwestujemy powiedzmy w metale, powiedzmy złoto, palladium, platynium, inwestujemy w real estate, wtedy to mamy praktycznie pełną dywersyfikację, bo jeżeli powiedzmy giełda pada,
zwykle, powiedzmy, inflacja podnosi się do góry, a jeżeli jest inflacja, ceny nieruchomości idą do góry. Także tutaj mamy rzeczywiście pomoc z tej dywersyfikacji. Warren Buffett, wszyscy wiedzą, kto to jest Warren Buffett, starszy pan, który no, zrobił dużo mądrych rzeczy. Chcę tylko powiedzieć, że takie pierwsze poważne pieniądze zarobił mając 59 lat, także dla nas wszystkich jest jeszcze czas, ale powiedział coś takiego, że dywersyfikacja jest to protekcja przeciwko ignorancji. Dywersyfikacja jest protekcja przeciwko ignorancji. I że dywersyfikacja nie jest potrzebna, jeżeli osoba wie, co robi, jeżeli osoba zna temat, wie, jakie działania robi. I tutaj ma... Znowu niektórzy twierdzą, że dywersyfikacja to jest niby protekcja przeciwko sobie, przeciwko swojej ignorancji, ale również przeciwko ignorancji naszych doradców, albo kombinowana nasza ignorancja i doradców ignorancja, dlatego że tutaj różnie to może być. Także tutaj praktycznie rzecz biorąc, zamiast dywersyfikować, powiedzmy, nasze portfolio, musimy się skoncentrować, żeby robić tylko dobre inwestycje. Może to być jedna inwestycja, ale musi to być dobra inwestycja. Również musimy robić tak zwany hedging, czyli robić coś w rodzaju ubezpieczenia, że w razie jak nam nie wypali jedno, to mamy zarobek, powiedzmy, drugi, czyli powiedzmy, jeżeli mamy część pieniędzy na giełdzie, robimy hedging w nieruchomościach i powiedzmy, jest większa szansa, że do tego, powiedzmy, na tym wszystkim nie stracimy. Także tutaj znowu wrócę do Warrena Buffetta, ponieważ on sporo jego powiedzeń zapisało się w historii i on ma rzeczywiście, poza tym, że ma dużo wiedzy, to również ma dobrą rękę, trzeba powiedzieć. On mówi, że on kupuje firmy, dobre firmy za dobrą cenę. Nie kupuje dużo biznesów, ale kupuje dobre firmy za dobrą cenę. I wtedy on twierdzi, że on kupuje po to, żeby kontrolować firmę. Jak kupuje akcje w danej firmie, kupuje wystarczająco akcji, żeby kontrolować firmę, ale nie żeby prowadzić tą firmę. Czyli on wyłącza się z kłopotu prowadzenia firmy, ale ma, powiedzmy, rękę nad kontrolą. Także tutaj dlaczego powiedzmy, większość naszych doradców finansowych proponuje nam tak zwaną dywersyfikację? Cóż, zwykle dywersyfikację proponują panowie, którzy mają kiepską wiedzę na temat tego, co jest na rynku, w co inwestować. Także trochę tu, trochę tu, trochę tam i są w miarę, to jest troszeczkę bezpieczniejsze. Oni mają święty spokój, swoje pieniądze zarabiają. Również jeżeli tam wpuszczają nam powiedzmy w takie fundusze, które zmieniają się razem z naszym wiekiem, mają dodatkowe pieniądze z komisowego i tak dalej. Także z tym namową na dywersyfikację trzeba podchodzić bardzo ostrożnie i trzeba patrzeć znowu. Wracam do tego, czy jak inwestujemy. Czy inwestujemy na capital gains, czy na cash flow. Jeżeli inwestujemy na cash flow, czyli kupujemy staki, które płacą dywidendy, i nawet jeżeli jest, powiedzmy, jakaś tam lekka zawierucha na rynku, te dywidendy zwykle dalej są płacone. Jest mnóstwo firm, które w ogóle mają rekord, że co roku zwiększają poziom płacenia dywidend. Także warto wziąć coś takiego pod uwagę. Są firmy, które płacą 10% dywidend. Co my robimy w bankach za 0,25%? I to są firmy, które inwestują w nieruchomości, jest Real Estate Investment Trust, symbol giełdowy O, warto sprawdzić. Również przy okazji, jeżeli inwestujemy w ten tak zwany cash flow, może jeżeli dodamy do tego capital gains, czyli wzrost wartości, no to już jest całkiem przyzwoicie, ale tutaj też jest to właśnie ryzyko, że
że powiedzmy rynek może spaść i wartość naszego staku może być, może spaść. Także warto, tak jak powiedział Warren Buffett, nie inwestować w dużo firm, tylko inwestować w dobre firmy, firmy, które mają sens. Chcę Państwu powiedzieć jedną, na przykład, jedna firma taka, która już jest lata dosyć na tym, to jest firma, która pracuje, ma kilkadziesiąt patentów, jeżeli chodzi o walkę z rakiem i w tej chwili praktycznie rzecz biorąc leukemię mają, czy raka krwi mają prawie, że pod kontrolą. Prawie, że jest leukemia wyleczalna. Wyleczyli dziewczynkę, która całkowicie wszystkie inne, powiedzmy, metody zawiodły i praktycznie była już skazana i w tej chwili dziewczynka jest zdrowa, wyleczona z raka. Jest to system, który, powiedzmy, dobiera kurację na podstawie DNA, na podstawie olbrzymiej, powiedzmy, bazy danych, innych badań, innych przypadków i dobiera nam taką metodę, która ma największe szanse i szansa wyzdrowienia jest bardzo duża. Ta firma nazywa się Exact Sciences Corporation. Exact Sciences Corporation na Nasdaq jest sprzedawana pod hasłem EXAS, EXAS. Sprawdzałem ostatnio, jak stoi. Ostatnie parę dni nawet jest spadek, ale jest to, wydaje mi się, firma, która ma olbrzymią przyszłość, także warto się nią, ale to jest jedna z wielu firm tego typu, które mają coś, co nawet jeżeli będą jakieś tam zawieruchy na rynku, te firmy przetrwają, bo dlatego jeżeli, powiedzmy, wiadomo, większość naszym takim największym strachem to jest właśnie możliwość, że możemy zachorować na raka. I w dalszym ciągu jest to prawie, że wyrok śmierci. A są już metody, są już firmy, które powodują, że możemy wyleczyć się. Także to jest jedna metoda. Jest parę różnych innych dziedzin, które też, no, można powiedzieć o 5G, można powiedzieć o tych supersonic pociskach, które są produkowane już. I tam można inwestować, bo to jest przyszłość. Także dywersyfikacja po trochu we wszystko nie za bardzo robi. Poza tym dywersyfikacja, na przykład ktoś dywersyfikuje staki, bandy i mutual funds. Sam mutual fund, zasada mutual funds to już jest dywersyfikacja, bo mutual fund inwestuje w różne firmy. To jest mniej więcej tak, jakbyśmy brali multivitaminę, kilka różnych pastylek. Jakby, powiedzmy, wystarczy jedna pastylka, ale wybierzemy pięć na przykład. Co z tego się dzieje? Tylko nasz mocz jest bogatszy w jakieś tam witaminy. Natomiast nic dobrego to dla zdrowia nie robi. Tak samo z tą taką kiepską dywersyfikacją. Pamiętajmy, jeżeli ktoś nam zaczyna mówić, że zdywersyfikuje ci, no, na przykład na 401k planach ciężko jest zdywersyfikować, bo 401k mają bardzo ograniczone możliwości inwestycji. Także jeżeli ktoś chce prawdziwie, może zabrać część pieniędzy, zainwestować gdzie indziej. Można zrobić tak zwany in-service rollover, nawet jak nie ma jeszcze wieku emerytalnego. I te pieniądze zainwestować na koncie IRA, nawet w nieruchomości na koncie IRA można zainwestować. Także wszystko jest otwarte, tylko trzeba używać finansowej inteligencji, finansowej inteligencji, bo znowu, jak Warren Buffett powiedział, że kiedy jest strach i kiedy jest pazerność, finansowa inteligencja spada w dół. Także pamiętajmy o starszym panu, który często mówi mądre słowa. Więcej informacji na tematy finansowe i nie tylko w polonijnej gazecie internetowej www.meritum.us.